Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, Zielarz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, dziś chcę wam opowiedzieć o prolaktynie, a właściwie o hiperprolaktynemii. Moi drodzy, jest ogromna różnica pomiędzy tym, kiedy ten podwyższony poziom prolaktyny wychodzi. I teraz w zależności od tego, o jakiej hiperprolaktynemii mówimy, tak powinien być dobrany sposób leczenia. Moi drodzy, kiedy poziom prolaktyny przy normalnym badaniu z krwi wychodzi wam wysoki, no to wtedy rzeczywiście należy podjąć leczenie w kierunku unormowania gospodarki hormonalnej. I teraz nie ma tutaj jednego rozwiązania dla wszystkich, ponieważ każdy jest inny, a leki medycyny chińskiej zawsze dobiera się indywidualnie do stanu pacjenta oraz po wywiadzie i ocenieniu tego, co tam się dzieje. Oczywiście ja w filozofii jednej wizyty sprawdzam również waszą konstytucję i pod to, żeby zlikwidować przyczynę tej dolegliwości, pod to też jest dobierane leczenie medycyną chińską. I teraz idźmy dalej. Często jest tak, że w zwykłym badaniu prolaktyna wcale nie wychodzi podwyższona. Dopiero kiedy zrobimy sobie takie czynnościowe badanie prolaktyny, kiedy podają nam metoklopramid, to wtedy dopiero nam wychodzi wskaźnik tej hiperprolaktynemii bardzo, bardzo mocno wysoki. No i moi drodzy, ja też jestem taką osobą, która niestety, ale właśnie w badaniu czynnościowym miała wykrytą hiperprolaktynemię. I teraz o co to chodzi? Moi drodzy, tutaj jeśli mamy taką hiperprolaktynemię, no to mamy już dużo większy orzech do zgryzienia. Dlatego, że ta hiperprolaktynemia tak nie do końca jest związana z problemami hormonalnymi, ponieważ jest to problem nadmiernego stresu. Jest to problem tego, że twoje nadnercza wydzielają nadmierny poziom kortyzolu, adrenaliny, po prostu hormonów stresu. I pod wpływem hormonów stresu ta prolaktyna zaczyna zaliczać ogromne poziomy. Ona u mnie wynosiła ponad 600. Lekarz, jak to zobaczył, to złapał się za głowę. Przepisał mi leki chemiczne, które miały taką ilość skutków ubocznych, że ja jednak postanowiłam, że ja podziękuję. Moja wiedza jest zbyt zaawansowana, żebym ja dała się nabrać na tego typu preparaty, które mi zrujnują zdrowie. No i moi drodzy, jeśli mamy hiperprolaktynemię po metoklopramidzie, no to my musimy z jednej strony dobrać odpowiednie leczenie medycyną chińską najlepiej, dlatego że żadne polskie zioła nie zadziałają nam tak dobrze jak chińskie receptury, które nas wewnętrznie wyciszą. I dzięki temu, że doznamy takiego wewnętrznego wyciszenia, to ten poziom prolaktyny spadnie. No i druga rzecz, którą my musimy zrobić, niestety, to trenować sztukę niedenerwowania się. My musimy nauczyć się przestać stresować tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Musimy oderwać się od internetu, oderwać się od tych wszystkich stresujących rzeczy, które nas otaczają, przestać słuchać wiadomości, które są generalnie tylko negatywne, przestać stresować się tym, że sytuacja gospodarcza jest niestabilna, no i przede wszystkim zagłębić się w siebie, więc albo znaleźć sobie jakieś formy medytacji, które nas zrelaksują, albo znaleźć sobie taką czynną formę medytacji każdego dnia, aby się uspokajać. Jedni wybierają ćwiczenie na siłowni, inni wolą iść samodzielnie na spacer. Co ważne, kiedy
robimy tą swoją wybraną technikę medytacji i odprężenia, telefony zostawiamy daleko, daleko, daleko. Nie zabieramy żadnych telefonów ani innych rozpraszaczy. Po prostu, jak idziemy do lasu, to jesteśmy w tym lesie tylko sami ze sobą. Kiedy idziemy na siłownię, to też jesteśmy na tej siłowni tylko sami ze sobą, bez powiadomień z Facebooka, Instagrama i tak dalej. Więc musisz sobie wyćwiczyć swój własny sposób na to, aby zwyczajnie przestać się stresować i denerwować. Jest to trudne, oczywiście, że jest to trudne, dlatego ja osobiście wspomagam się medycyną chińską. Medycyna chińska jest cudowna, wspaniała, fantastyczna. Dzięki lekom medycyny chińskiej ja w końcu, moi drodzy, czuję, że żyję. Mam pod swoją konstytucję dobrane preparaty, po których jestem po prostu, moi drodzy, zadowolona. Jestem zadowolona i uważam, że każdy ma prawo do tego, żeby też mógł być zadowolony. I teraz kiedy powiem wam, że kiedy stosowałam tylko polskie ziołolecznictwo, nie miałam takich efektów w powrocie do zdrowia. Wtedy oczywiście ja się czułam dobrze. Ja się czułam dobrze w porównaniu do swojego stanu, który pamiętałam wcześniej. Natomiast teraz sobie już wskoczyłam na lepszy poziom. Dobrze dobrane leki medycyny chińskiej pozwalają nam w utrzymaniu odpowiedniego poziomu energetycznego. To, co jest bardzo ciekawe, co ja odkryłam, co jest dla mnie, słuchajcie, cudowne, cudowne. I osoby z hiperprolaktynemią, które mają problemy z utrzymaniem tych swoich emocji na wodzy, z wybaczeniem, z różnymi stresującymi sytuacjami. Moi drodzy, jakie było moje zdziwienie, kiedy ja odkryłam mieszanki, receptury medycyny chińskiej, które odżywiają nasze szen i pozwalają nam wybaczyć. Po zażyciu tych leków ja się znalazłam po prostu na zupełnie innym poziomie emocjonalnym, energetycznym. To było dosłownie tak, jakbym znalazła się ponad ziemią. Czułam się tak fantastycznie, że tak dobrze czułam się tylko wtedy, kiedy wyszłam ze swojego ciała. Było to cudowne. Jeszcze bardziej cudowne i wspaniałe jest dla mnie to, że w ogóle medycyna chińska dysponuje tego typu recepturami. Polecam wam wszystkim. Oczywiście to nie muszę być ja. Możecie skorzystać z porady innego terapeuty medycyny chińskiej. Ja robię również wizyty online, ale jeśli nie chcecie online, no to znajdźcie sobie takiego, który wam pomoże kompleksowo, stacjonarnie. Polecam wam to serdecznie. Moi drodzy, na koniec polecam wam również moją broszurkę Przeziębienia, infekcje, nowotwory, która powinna być w każdym polskim domu. Zastosujecie to, co tutaj jest opowiedziane, również w chorobach przewlekłych. Dzięki tej broszurce dowiecie się, jak funkcjonuje wasz układ odpornościowy naprawdę. Jak naprawdę ten układ odpornościowy funkcjonuje, bo jest w internecie tyle bzdur, że ja się nie dziwię naprawdę, że ludzie ciężko chorują. Polecam wam to z ogromnym, otwartym sercem. Powinniście to mieć. To powinno się znaleźć w każdym domu. Jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób tą broszurkę nabyć, zapraszam was na moją stronę internetową zielaszpolska.pl. Tam zakładeczka usługi i poradniki i będą informacje w tym zakresie. Pięknie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w tym wideo również wam pomogłam, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Dziękuję pięknie. Cudownego dnia. Pa!